A teraz równie dobre wieści z powiatu raciborskiego. Starostwo informuje o nowo pozyskanych środkach finansowych, których przeznaczenie związane jest z obecną sytuacją epidemiologiczną. Dzięki nim nauka w trybie zdalnym będzie łatwiejsza, a kadra pracująca w domach opieki poczuje się bardziej doceniona. Dwa już takie monitory interaktywne wiszą na ścianach m.in. w Zespole Szkół Specjalnych, a jest to efekt pierwszej transzy środków, jaką w ramach rządowego programu Aktywna Tablica w 2019 pozyskał powiat raciborski. Teraz o podobne wsparcie starano się po raz kolejny i wszystko wskazuje na to, że pozostałe szkoły prowadzone przez powiat już niebawem także wzbogacą się o nowoczesny sprzęt, tym razem szczególnie potrzebny do pracy zdalnej. Dokładnie 28 laptopów. I 7 właśnie tych monitorów interaktywnych. Myślę, że stąd chyba nazwa Aktywna Tablica. Oczywiście dopiero żeśmy wyaplikowali. Mamy wstępnie akceptację wojewody i no teraz będzie procedura czy przetargowa, czy zapytania ofertowego. Myślę, że do końca grudnia uda nam się zarówno laptopy, jak i monitory pozyskać jak najszybciej, tak żeby najpóźniej od nowego roku budżetowego, a może się uda jeszcze przed świętami, wykorzystać do pracy zdalnej. O tym, do kogo trafią laptopy, które już raz w liczbie 40 egzemplarzy wraz z dodatkowym sprzętem udało się zakupić uczniom minionej wiosny, zadecyduje teraz szkoła. Natomiast po powrocie do nauki stacjonarnej mają uzupełnić pracownie informatyczne. Tak czy owak z najnowszej technologii skorzystają wszyscy, bo jej możliwości, tak jak w tym przypadku, są naprawdę nieograniczone. Nauczyciele są zachwyceni, uczniowie tym bardziej. Bardzo nam ułatwiają zajęcia, lekcje, zwłaszcza z dziećmi niepełnosprawnymi, dlatego że główną zasadą w nauczaniu dzieci niepełnosprawnych jest pokazywanie, praca na tym, co jesteśmy w stanie poznać, zobaczyć, dotknąć, posmakować, tak? I tutaj takie właśnie monitory nam to umożliwiają. Niewątpliwie czy te monitory interaktywne, czy jakby ta poprzednia wersja tablic interaktywnych, multimedialnych, one są po prostu bardzo dużym ułatwieniem nie tylko w pracy zdalnej, ale przede wszystkim no, wizualnie tak trafiają do całej klasy, gdzie tam mamy od kilkunastu do blisko 30 uczniów i to jest niezwykle istotne. I choć na takie monitory we wszystkich klasach trzeba będzie jeszcze poczekać, to jest to kierunek, którym powiat zmierza, sięgając regularnie porządowe i unijne wsparcie. Zresztą czasu nie marnował również z projektem o ochronie zdrowia i życia osób zagrożonych skutkami epidemii, czyli personelu w domach opieki, który dzięki pozyskanym środkom otrzyma comiesięczny dodatek do wynagrodzenia. To była kwota gdzieś około 1450 zł, zarówno dla opiekunów, terapeutów, pielęgniarek, osób, które w zasadzie pracują w DPS-ach. Udało nam się tutaj wyaplikować dla zdecydowanej większości pracowników i to jest zasługa pani dyrektor Krawczyńskiej. No i cóż, myślę, że z tego tytułu, jeżeli chodzi o kwestie wsparcia, to akurat pracownicy DPS-ów, ja zawsze mówię, że to jest zaraz druga linia frontu po naszym szpitalu, zostali tutaj dowartościowani. Dodajmy, że na taką pomoc mogą liczyć właściwie wszyscy blisko kontaktujący się z mieszkańcami pracownicy, zarówno prowadzonego przez powiat Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień przy ulicy Grządki, jak i dwóch pozostałych placówek w powiecie przy ulicy Jagieły oraz w Krzyżanowicach.